Poranek bardzo pogodny i to się nie zmieni do końca dnia. Będzie tylko rosła temperatura, ale i tak jest nieco wyższa niż wczoraj o tej porze. Spójrzmy proszę na pierwszą pogodową mapę, żeby zobaczyć, czego się spodziewać po pierwszych godzinach tego piątku. Będzie bardzo pogodnie, praktycznie z czystym, bezchmurnym niebem. Na termometrach około 10 spodziewamy się od 7 stopni miejscami tuż przy wschodniej granicy do nawet 12 w Wielkopolsce. Słońca naprawdę bardzo dużo, trochę więcej chmur jedynie nad Niziną Szczecińską czy nad Wielkopolską i zachodnimi krańcami Dolnego Śląska, ale nie spodziewamy się żadnych opadów. Jedyna rzecz, która trochę może nam dokuczać, to wiatr. Wprawdzie też ma być odrobinę słabszy niż wczoraj, ale na pewno będzie odczuwalny w każdym regionie Polski, silniejszy na wybrzeżu i w górach, zwłaszcza w Sudetach, gdzie porywy mają dochodzić do około 70 km na godzinę. Ważny jest kierunek, a wiać ma z południowego wschodu, więc właśnie ten wiatr pompuje do Polski to ciepłe powietrze. W drugiej części dnia jeszcze więcej zobaczymy na termometrach, bo nawet 18, a kto wie, czy nawet i nie 19 stopni lokalnie na południowym zachodzie. Niewiele mniej na Nizinie Szczecińskiej, w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej czy w Małopolsce. W centralnych regionach około 16 stopni, natomiast najmniej tuż przy wschodniej granicy, ale to i tak sporo jak na tę porę roku, bo tutaj 13 stopni. No i niezmiennie bardzo dużo słońca od Bałtyku aż po Tatry. W samych Tatrach dzisiaj wiatr nie powinien być porywisty, ale w Sudetach na pewno. No i w głębi kraju też te porywy będą do około 40-50 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, bo jesteśmy w zasięgu wyżu w Warszawie 1012 hektopaskali. I z taką pogodą jeszcze zostaniemy kilka dni. Do zobaczenia.